Dzień dobry, po raz kolejny. Dzień dobry. Panie pośle, no, jak pan skomentuje te akcje, które dotknęła no, głównie państwa, obóz polityczny, bo dotyczy to ministra Zbigniewa Ziobro, ale także panów ministrów Wosia Romanowskiego i pana posła Mateckiego. Czy była w ogóle potrzeba takich, takich akcji wejścia o 6 rano, zabierania laptopów dzieciom? Panie redaktorze, ja myślę, że ta akcja komentuje się sama przez siebie. To są metody bolszewickie, w których mówiono kiedyś, dajcie mi człowieka, znajdzie się paragraf. To jest dokładnie wykonanie w akcji tego, co widzimy. Bezczelny atak na ministra Ziobro, który leży chory w szpitalu, walczy o życie, odbiera się jego dzieciom telefony czy tablety, traktuje się jak przestępcę, a nawet nie mówimy o osobie podejrzanej. Wszystko jest odwrócone o 180 stopni. Ci, którzy mówią obecni rządzący, że chcą walczyć z przestępczością i walczyć o prawo i sprawiedliwość, jak to Donald Tusk w swoim twicie nazwał, stosują bandyckie metody. I myślę, że każdy, kto jest zdroworozsądkowy, niezależnie od poglądów politycznych, które wyznaje, widzi gangsterkę. Widzi, że jest to robione w okresie przedświątecznym, że dotyczy to Zbigniewa Ziobry, tak jak wspomniałem, chorego, nieobecnego, który nie może nawet być obecny podczas tego przeszukania. Zakłada się worki na kamery na jego nieruchomości, czyli co nawet nie daje mu się zdalnie oglądać tych czynności. Nie może korzystać z kamer, które zainstalował tam dla własnego bezpieczeństwa. Sytuacja zupełnie bez precedensu. Sytuacja, która uderza, chce Donald Tusk tą pokazówką uderzać przede wszystkim w środowisko polityczne suwerennej Polski i Zjednoczonej Prawicy. To przychodzą na myśl skojarzenia z Białorusią czy z Rosją. Naprawdę poważna sytuacja, ponieważ tak jak już powiedziałem, szanowni państwo, nie mamy do czynienia z osobami podejrzanymi. Mamy do czynienia z posłami na Sejm. Jeśli tego typu metody, wyważanie drzwi, no, widzicie państwo w chwili obecnej z dronu, jak to wygląda. Ilu funkcjonariuszy tą małą nieruchomość przeszukuje. To wszystko oznacza jedno, szanowni państwo. Chodzi o pokazówkę. Donald Tusk w ostatnim czasie, jego środowisko polityczne ponosi porażki. Jeśli chodzi o realizację programu, to bardzo mocno zostało w ostatnich dniach podkreślone również przez środowisko suwerennej Polski, bo my wystosowaliśmy 100 interpelacji dotyczących 100 konkretów. Może dlatego jest ten atak, że właśnie my bardzo mocno dociekaliśmy, co z realizacją programu. Wiadomo, nic nie robią, rząd nierobów, a można nawet powiedzieć reżim nierobów. Ale jeszcze chciałbym przypomnieć ich porażkę związaną z komisjami śledczymi. No, przecież prezes Jarosław Kaczyński, można powiedzieć kolokwialnie, rozjechał ich na naleśnika. Po prostu rozwalcował. I cała ta teoria spiskowa wokół nieprawidłowości związanych z Pegasusem legła, padła na pysk, mówiąc brzydko. Przecież ostatnia wypowiedź też Adama Bodnara w jednej ze stacji telewizyjnych, który powiedział, no na razie nie mamy żadnych przesłanek, żeby stwierdzić, że były wydawane zgody na korzystanie Pegasusa bez ówczesnej zgody sądu. I mu jeszcze dodał Bodnar, że wszystko wskazuje na to, że była dość rozległa biurokracja wobec wydawania decyzji o stosowaniu Pegasusa. To wszystko pokazuje, że Tusk poszedł do władzy na podstawie jednego wielkiego kłamstwa, jednego wielkiego oszustwa. Zarówno jeśli chodzi o oszustwo dotyczące oceniania swoich konkurentów politycznych, przypisywania im rzeczy, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, tu mam na myśli właśnie choćby Pegasusa, czy kwestie tej wydmuchanej pseudoafery wizowej, czy kwestie wyborów kopertowych, to wszystko te komisje śledcze pokazują, że to jest jeden wielki humbug i wydmuszka, używając porównań świątecznych zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. A z drugiej strony oszustwo związane z tym, że wciskało się ludziom kit i mówiło, że chce się realizować jakikolwiek program. Donald Tusk stosuje stare metody. My te metody znaliśmy z lat 2007-2015. On za każdym razem jak iluzjonista, szanowni państwo, chce stwarzać pozory, że walczy o sprawiedliwość i coś robi, a tak naprawdę pije wino, pali cygara i w czwartki prawdopodobnie wraca do Gdańska.
czy do Sopotu samolotem rządowym. Bo szanowni państwo, jak zauważyli dziennikarze, ostatni raz Tusk w Sejmie był obecny 22 lutego. To jest człowiek, który nie lubi pracy i żeby mieć święty spokój, musi zapewniać igrzyska i odciągać uwagę od spraw rzeczywiście poważnych, realnych kwestii, którymi się powinien zajmować rząd Rzeczypospolitej. Panie pośle, czy według posiadanych przez pana informacji prokuratura czy służby no, próbowały przynajmniej wezwać czterech polityków suwerennej Polski do wydania jakichś przedmiotów, czy no, po prostu dobrowolnego? I czego oni mogą tam się spodziewać na laptopach dzieci? W żaden sposób nie byłaby próba nawiązania kontaktu z parlamentarzystami. Mówimy o parlamentarzystach, czyli osobach zaufania publicznego, ludzi, którzy muszą liczyć się też ze własnym wizerunkiem, więc nie byłoby możliwości, żeby stawiali w jakikolwiek sposób opór i próbowali przeszkadzać w prowadzonym postępowaniu. Więc w żaden sposób nie była próba nawiązania kontaktu. A jeśli chodzi o materiały, panie redaktorze, naprawdę nie sprowadzajmy tej dyskusji do próby znalezienia logicznego uzasadnienia dla tego postępowania. To jest jedna wielka pokazówka. To jest odciąganie uwagi od spraw związanych między innymi z realizacją programu. Ale jeśli już byśmy chcieli rozmawiać o logicznych, doszukiwać się logicznych przesłanek, to chciałbym tylko zwrócić uwagę, szanowni państwo, że dokumentacja jest cała sporządzona w elektronicznym zarządzaniu dokumentami, które jest w ministerstwie. System elektroniczny, nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że są dokumenty, które się gdzieś trzyma w domach, w segregatorach. To dawno minęło. Poza tym mówimy o postępowaniu, które zostało wszczęte według informacji medialnych, z którymi się zapoznałem, w lutym. Czyli ono jest zupełnie na... I zresztą to dzisiaj chyba na konferencji... 24 lutego prokuratura mówi, że to jest na bardzo wstępnym etapie. Na początkowym wstępie, a mimo, że jest na początkowym wstępie, to wobec parlamentarzystów stosowane są... No, jest postępowanie jak wobec najgorszego rodzaju przestępców, jak wobec gangsterów. Ja przypomnę... Jak zachowywał się pan Bodnar, jakie miał stanowisko wobec kwestii immunitetu i tak dalej, bo też wyrażał na ten temat swoją opinię. Ale chciałbym przypomnieć państwu, jak Bodnar jako rzecznik praw Platformy Obywatelskiej, nie, dla niepoznaki nazywany rzecznikiem praw obywatelskich, protestował, bo policja wyprowadzała mordercę małej dziewczynki w kajdankach zespolonych. Wtedy uznawał jako rzecz RPO, że to było łamanie praw człowieka, bo został potraktowany w sposób niegodny, niegodny istocie ludzkiej. No to szanowni państwo, jak nazwać coś takiego, co ma teraz obecnie miejsce? Wchodzenie z butami do nieruchomości posłów, łamanie wszelkich zasad prywatności wobec osób, które nawet nie są podejrzane, wobec których nie ma zarzutów. To jest Białoruś i tylko jeden wielki teatr pokazówka ze strony Tuska i siepacza sprawiedliwości Bodnara. Panie pośle, a jak zareaguje pańskie środowisko polityczne i może szerzej cała Zjednoczona Prawica, bo słyszymy, że pan minister Zbigniew Ziobro zamierza przerwać leczenie. No to z jednej strony, jeśli chodzi o politykę, to byłaby dobra informacja, no ale jeśli chodzi o zdrowie pana ministra, to oczywiście powinien po prostu kontynuować swoje leczenie. Jak powinna zareagować prawica w Polsce? Przede wszystkim, panie redaktorze, musimy być bardzo aktywni, jeśli chodzi o kontakt z ludźmi, korzystać bardzo mocno z mediów społecznościowych, tłumaczyć tą rzeczywistość, bo mamy, przecież tego nikt nie podważy, do czynienia z prawie że domkniętym systemem medialnym. No nie bez powodu Tusk i jego zgraja dokonali zamachu najpierw na media publiczne, później na prokuraturę, żeby właśnie dokonywać teraz takich aktów bezprawia. I dlatego posłowie oczywiście mają trochę związane ręce, bo jesteśmy posłami opozycji. Często, jak rozmawiam z mieszkańcami Lubelszczyzny, to mówią: panie, dlaczego pan, wy niczego nie robicie? No, trzeba mieć świadomość, że my nie jesteśmy tacy jak oni. My jednak stosujemy się do przepisów prawa. Poza tym to ci obecnie rządzący, koalicja 13 grudnia, ma pełen wachlarz, instrumentarium państwa, żeby stosować represje wobec posłów opozycji. Więc sytuacja jest trudna, ale trzeba dochodzić do ludzi bezpośrednio i tłumaczyć im to rzeczywistość. Dlatego obawiam się, że przed Telewizją Republiką w przyszłości też bardzo trudne czasy, bo to jest na pewno
sól w oku Donalda Tuska, bo jest to okno na prawdę, okno na rzetelne informacje dotyczące tych wszystkich rzeczy, które się dzieją. Przecież mamy do czynienia z całkowicie zakłamanym środowiskiem politycznym, który no, codziennie dostarcza nowe informacje o tym, jak bardzo było zakłamane. Już abstrahując od paliwa za 5,19, od tego, że mówili, że zatrzymają napływ zboża z Ukrainy. Mówili o tych systemach kaucyjnych. Cały czas było kłamstwo, które poganiało kłamstwo. Nawet w kwestii mediów publicznych. No proszę zwrócić uwagę. Mówili, nie przeznaczajcie 2 miliardów na media publiczne. Trzeba je przekazać na onkologię, na walkę z